Czas na śniadanie. Wczoraj zrobiłam krostatę, ciasto. Wyszło całkiem niezłe. Zazwyczaj wychodzi mi troszeczkę miękkie albo zbyt chrupiące, a tym razem wyszło takie idealne. Bardzo lubimy rano na śniadanie właśnie dobre cappuccino i do tego kawałek ciasta. No i oczywiście z tym widokiem, który z tego co czytam z Waszych wiadomości, Wam też się nie nudzi. Dzień dobry kochani, witam serdecznie w kolejnym vlogu. Jest wcześnie rano, co prawda dzisiaj sobie troszeczkę pospaliśmy, bo jest 7:10, a Anastazja miała pojechać do szkoły autobusem i niestety autobus uciekł, także zaraz będziemy ją jechać zawieźć. Wskoczymy szybko w jakieś wygodne ubranko. Dzisiaj mamy też fryzjera. No, myślę, że będzie się działo, także zaczynamy vloga. Dzisiaj na szczęście słoneczko, ale mimo to jest zimno, także stylówka jak najbardziej bardziej jesienna, bym powiedziała, niż już wiosenno-letnia. Dzisiaj mamy, powtarzam, słońce, nie pada deszcz. Wczoraj cały dzień niestety padał deszcz, spadł śnieg też na Gulielmo, na górach. Jest teraz więcej śniegu niż było w okresie zimowym, także jest zimno. Wiem, że w Polsce też taka pogoda jest. Jak byłam na Wielkanoc, to mieliśmy 27 stopni, a teraz w Polsce też sypie śniegiem, także niestety stylówki trzeba znowu wygrzebać, czy cieplejsze. No i tyle. I czekamy, aż zrobi się o wiele, wiele cieplej. Kozy. Powiedz coś. Cześć! Zawieźliśmy Anastazję i teraz czekamy, bo jesteśmy przed czasem, przed szkołą Gabriele. Jest też zimno, więc poczekamy sobie chwilę w aucie. Dzisiaj rano wstałam i mam coś tutaj, jakiegoś sinego na oku. Nie wiem, co się stało. Po prostu takiego małego siniaka. Przecież się nie uderzyłam i nie upadłam nigdzie, także nie wiem skąd on w ogóle się wziął. No już wróciłam, kochanie, no tak. Przy okazji pokażę Wam postęp kwiatów, więc zmieniłam tutaj wystrój. Strelicja poszła w tym kierunku, bo podobno, żeby zakwitła, bo wiecie, że strelicja może zakwitnąć, musi być wystawiona na słońce przynajmniej kilka godzin dziennie. Także tutaj ma cień, ale zarazem też słońce. Mam nadzieję, że uraczy właśnie pięknymi kwiatami. Muszę ją koniecznie przesadzić. To na bank i będę szukać teraz jakiejś fajnej doniczki. A jeśli chodzi o ten kącik, to tak. No Monstera niestety ucierpiała w tym roku. Tutaj nie ma co, bez dwóch zdań, nie wygląda zbyt ciekawie, ale zobaczcie to. Po prostu te kwiaty są tak cudowne. Wyglądają jakby były sztuczne. Takie są dorodne, duże, przepiękny kolor. No bardzo się cieszę. A zobaczcie tutaj, jak to nieciekawie wygląda. I tak się zastanawiam właśnie, czy nie włożyć jakiegoś patyka i nie związać tak ku górze, bo tu jeszcze jeden będzie kwitł. Tu jeden, drugi, trzeci, o tutaj ten w tym kącie to tak troszeczkę poszkodowany jest. No wygląda to, może obróćmy to w taki sposób, żeby było bardziej widać. Pięknie, pięknie kwitnie, naprawdę ogromnie się cieszę, bo czekałam na to 2 lata, warto było, bo teraz mam nadzieję, że się też utrzymają bardzo długo. Tu już resztka niestety moich frezji, to już trzeci bukiet, który udało mi się zebrać z doniczki. Już niestety zrobiło się zimno, więc te kwiaty są no takie już marniejsze. Były piękne, długo cieszyłam się w tym roku tymi frezjami, było ich naprawdę sporo. Przy okazji powiem Wam o paczce, która dotarła do mnie kilka dni temu. Jest to Made in Lab. Ja bardzo często Wam mówię o tych zapachach, bo są to zamienniki drogich perfum. Bardzo długo się utrzymują, fajnie pachną i niewiele kosztują, co jest też bardzo ważne. Mamy tutaj kilka zapachów, z czego ucieszy się bardzo moja mama, bo dałam jej kiedyś jeden, z którego bardzo się cieszyła. Zbliża się Dzień Matki, więc dostanie też jeden w prezencie moja teściowa. Wydaje mi się, że jest to fajna opcja właśnie, by dać komuś w prezencie albo też samemu sobie zrobić jakiś upominek. Mamy tutaj nowości, które pojawiły się właśnie na ich stronie. 158 to zapach, który bardzo, bardzo mnie ciekawi, bo jest on zainspirowany zapachem Creed Adventure. Dla niej. Jestem ciekawa, czy faktycznie będzie przypominał ten zapach, bo oboje z mężem bardzo lubimy Creeda.
Zaraz go sobie otworzymy i zobaczymy, jak pachnie. Jeśli chodzi o 157, to jest to inspiracja Prada Paradox. 159 to Armani Si. Też bardzo podoba mi się jako nuta zapachowa, także też sprawdzimy, czy jest fajny, ciepły, taki bardzo intensywny. Tego rodzaju zapachy bardzo lubię. 162 to jest Givenchy. No, zaczynamy otwierać i zobaczymy, jak one pachną. Najbardziej ciekawi mnie ten 158, czyli imitacja Kerida. Bardzo fajnie są zapakowane i ogólnie buteleczki, już Wam o tym mówiłam wiele razy, są takie bardzo minimalistyczne, ale eleganckie, ciężkie, zrobione ze szkła i pojemność też jest spora, bo jest to 100 ml. Bardzo ładnie pachnie. Fajna nuta. On jest taki nietypowy jako zapach. Trzeba lubić tego typu nuty, bo mamy tutaj, odczuwa się od razu limonkę, róże, ambrę, rozmaryn, pieprz. No powiedziałabym, że ta kompozycja aromatyczna jest taka bardzo nietypowa, ale podoba mi się. Fajnie pachnie. I jestem ciekawa też tego Si Armani. Też jak to tutaj wygląda. To znaczy, poczujmy. Tutaj też dużo słodszy zapach. Bardzo ładnie pachnie. Piżmo, które ja uwielbiam. Jaśmin, wanilia. No, bardzo, bardzo mi się podoba. To są też zapachy, które bardzo lubi moja córka, więc tym razem będę musiała sobie je schować, bo jak nie, to wylądują na pewno w pokoju mojej córki. Zaraz Wam pokażę, jaką ma już kolekcję. Tych tutaj nie będę otwierać, bo będą to prezenty. Będzie prezent dla mojej mamy, dla mojej teściowej. Jeszcze muszę zdecydować, który poleci do kogo. Zaraz poczytam troszeczkę o ich nutach, który dla kogo, bo wiem, jakie zapachy lubi moja mama. Coś tego typu jak moje, ale moja mama na przykład nie przepada za nutami kwiatowymi, także bardziej takie intensywne, niekwiatowe absolutnie zapachy. To jest właśnie to, co ona lubi. Dodam, że na stronie jest promka 30% na perfumy właśnie o pojemności takiej dużej 100 ml. Przy tej promocji zapłacicie 35 zł zamiast 50, więc jeśli chcecie cokolwiek przetestować, coś Was zainspirowało, to jest to na pewno idealna okazja. Dajcie znać, link macie oczywiście w opisie. Teraz pokażę Wam w pokoju Anastazji, kogo tutaj leży, odpoczywa sobie. Zobaczcie, tu jest jej kolekcja zapachów z Made in Lab. Ma ich już dość sporo. Ten numer 19 to jest jej ulubiony, co zresztą widać, bo już tutaj prawie połowę skończyła. Lubi też 10, chyba nawet bardziej z tego, co widzę, bo tutaj zużyła o wiele, wiele więcej. Ona je bardzo lubi i jej koleżanki też doceniły, dlatego kiedyś nawet sprezentowałyśmy jeden z tych zapachów, już nie pamiętam, który wybrała Anastazja, właśnie jej koleżance na jej urodziny. Więc jest to też fajny pomysł właśnie na prezent dla kogoś. Jedziemy. Tak wyglądam przed. Czekajcie, rozpuścimy włosy. Pokażę Wam, jak wyglądają. Ja nigdy nie robię koloru. Często pytacie właśnie, co robię z włosami. Nigdy nie robię koloru. Robię zazwyczaj pasemka i właśnie mam teraz duży, dość sporo odrost. Chciałabym tym razem zrobić mało pasemek, kilka takich cieniutkich. Sara robiła mi też bazę henne, nakładała mi henne na całe włosy. Nie robię od 3-4 miesięcy i powiem Wam, że nie widzę jakiejś takiej wielkiej różnicy, także no niby ta henna ma wzmacniać włosy, wypełniać je. Możliwe, że tak jest, bo moje włosy są cienkie. Ale dzisiaj na pewno tego nie będziemy robić, będziemy po prostu robić cieniutkie pasemka takie przy skórze. Mało która Włoszka takie pasemka potrafi zrobić i pokażę Wam za chwilę efekt po. Wyszłam, przeczytałam sobie nawet przez ten czas trochę tej książki, o której już Wam mówiłam, Pułapki myślenia Daniel Kahneman. Trudna książka, więc warto ją czytać powoli, ze zrozumieniem. Taki jest efekt. Co prawda, jeśli chodzi o loki, no nie, tak jak patrzę, to całkiem nieźle. Podoba mi się. No, wolę tutaj tak troszeczkę inaczej zakręcone, ale pasemka zrobione super cieniutko. Naprawdę fajnie. I są zimne. To nie jest taki odcień, wiecie,
rudawy, czerwony, żółty, takie odcienie, których nie lubimy. My zimne blondynki, także podoba mi się, jestem zadowolona i nawet tutaj też fajnie, bez żadnych plam. Cieniutkie. Co myślicie? Obiedzie, szybkim obiedzie, zrobiłam sobie kawę. Dzisiaj nie było przepisu ze względu na to, że obiad to podgrzewane danie z wczoraj. Zrobiłam sobie placuszki z cukinii i dzisiaj je jadłam. Jest piękne słońce. Wypijmy sobie łyka kawy. Mimo wszystko, że jest słońce, potrzebujemy podwójnej dawki energii. I kawałek mojego pysznego ciasta. Jestem z siebie dumna. W ogóle na Instagramie opublikowałam Wam zdjęcie, zrobiłam stories ciasta, które zrobił mój mąż, krostaty. I tak mnie to zabolało, że mój mąż tak super zrobił to ciasto, że musiałam go przebić. Rywalizacja w domu między żoną a mężem, bo po prostu mój mąż rzadko kiedy gotuje, rzadko kiedy piecze, ale jak już się przyłoży, to robi naprawdę bardzo dobre rzeczy. Nieważne, że cała kuchnia jest później do mycia. Co prawda on też dobrze myje, bo dobrze sprząta po sobie, ale on to robi tak dokładnie. On tak wszystko mierzy, on musi mieć tak wszystkie składniki dokładnie tak, jak są podane w przepisie. A ja to tak, wiecie, nie zawsze. Czasem po prostu sobie wezmę na oko odrobinę cukru, trochę więcej masła, wiecie. To, co jest w lodówce. Myślę, że większość kobiet właśnie tak robi. I musiałam go przebić i wyszła mi super. Czy wy to widzicie? Dzisiaj rano Wam pokazałam. Jest po prostu bardzo ładna. Oprócz tego, że jest pyszna, to jest też bardzo ładna. Także kawusia, skończyłam właśnie vloga, który pojawi się przed tym na kanale, także skończyłam trochę pracy i później bierzemy się za paznokcie, bo są okropne. To już 5 tygodni, jak ta hybrydka jest na moich paznokciach i zmęczył mnie trochę ten kolor, co jest dziwne, bo mnie nie męczą nudziaki, mleczne kolory, ale mam ochotę na zmiany. Zobaczymy, co wymyślę. Za chwilę zrobimy sobie paznokcie, ale zanim to nastąpi, chciałam Wam pokazać, jak się zmienia pogoda. Pokazałam Wam dzisiaj rano słoneczko. No to teraz Wam pokażę chmurki. I to oznacza te chmurki szare, burę, że za niedługo lunie deszcz. Bo stamtąd zawsze przychodzi burza. Więc zaraz będę musiała ściągnąć pranie, bo będzie padać. Jeśli chodzi o paznokcie, to prosiłam Anastazję, żeby mi wybrała. Mam dylemat, bo ja ogólnie zawsze wybieram takie nudziaki. Lubię nudziaki. Ale, no przywitaj się tu koko, pokaż, że jeszcze Ci nie odrosły fajnie włoski, tak Cię obcięły tutaj niestety, wyszczególi, nie? Jestem taki troszeczkę teraz łysy, ale odrosną włoski, prawda? Kołtuny miałem straszne, strasznie kołtuny miałem, bo dzieci mnie nie czeszą, prawda? Mnie inspirują te takie najbardziej tutaj widzicie jaśniutkie, ale mam nową paletę kolorów i może zaszalejemy. Anastazja! Musisz wybrać kolor. Kolor? Musisz wybrać kolor. Kolor paznokci. Tak, te nie, bo te są takie trochę ciemne. Te też nie. Albo te, albo te. Te primavera? Ale to takie podobne. Było w stawieniu. Było smo bello questo di ronche a nie. Nie domontać. Nie, okej, okay. Ale czekaj, jeszcze był jeden. Nie ten. Koko, przesuń się, jeszcze jeden, czekaj. Ten ładny. Taki delikatny. Trochę mleczny. Nie? Czy taki? Nie. Albo ten. Ten. No, są drugie morty. Okej. Anastazja wybrała ten kolor. Włączymy sobie przy okazji Aleksę. Ostatnio odkryłam fajne radio tutaj we Włoszech. Zazwyczaj słucham radia RDS, a tym razem mówię to dla tych z Was, którzy mieszkają we Włoszech i może nie wiedzą, bo ja dowiedziałam się niedawno, odkryłam niedawno to radio. RDS Relax. Aleksa, metti la radio RDS Relax. Świetna muzyka,
Świetna muzyka, ale taka wiecie, nie najnowsza, nie jakieś tam same hity, takie, które wszędzie, w każdym radiu są, tylko właśnie taka muzyka, którą znamy, która jak leci w radiu, to przywołuje nam wspomnienia, takie super hiciory z przed wielu lat. Koniec, taki jest efekt finalny. Bardzo mi się podobają, ale powiem wam szczerze, no dużej zmiany nie ma. Są to wciąż takie mleczne nudziaki, no ale co ja mogę na to, że to jest kolor, który ja po prostu uwielbiam i który mi się nigdy nie nudzi. Najgorsze jest to, że teraz czeka mnie ta ręka. Lewą ręką muszę zrobić prawą rękę. No a jest w opłakanym stanie, także no, będzie trzeba się napracować. Słychać od razu, że Anastazja wróciła do domu. Muzyka na cały głos w całym domu. Paznokcie podobają mi się bardzo, delikatne. Pokażę wam też, co upolowałam ostatnio. Czy ja upolowałam, ale kupiła mi to moja mama już na moje nadchodzące urodziny, które są w maju. Czekajcie. Sukienkę, która spodobała mi się przestrasznie. Brakuje tylko okazji, ale okazja się pojawi. Jak jest sukienka, to później zawsze można jakąś okazję wymyśleć. Zobaczcie. Pinko, cudowna. W tym vlogu nie będę jej mierzyć, aczkolwiek mogłabym się... Nie. Jak ją ubiorę, jak będzie okazja, to zrobię Get Ready With Me. Może makijaż, fryzurę i właśnie tą sukienkę. Sukienka z Pinko. Tutaj przecudne są detale. Bardzo spodobało mi się to, że ona jest biała. Tutaj mamy takie wygrawerowane logo właśnie Pinko. Te dodatki, guziczki, no klasa jest. Jak ją ubiorę, ona jest taka dość obcisła. To znaczy, według mnie mogłaby być XS-ka, ale nie było już XS-ki, więc wzięłam S-kę. No i tutaj tak, jak będę szła na jakąś specjalną kolację, ale tak naprawdę bez jedzenia, bo jak nie, tutaj w tej części wszystko się będzie oznaczać. Anastazja idzie powoli. O co chodzi? I ty wojuliko, ja chyba ją ultrają. Nie, teraz daj. Nie. Wiczek. Nie. Następnym razem. Wiczek. Wiczek wylucie. Ale jest piękna i nie mogę się doczekać, aż ją ubiorę. Do tego szpileczki w odcieniu nude. Myślę, że będzie klasa. Zauważyłam, że mi się rozerwał sweterek z Zary. Niestety, one się tutaj lubią pruć właśnie w tej części, także idę zszyć. A, i zapomniałam wam powiedzieć, że zaczęło padać. Niestety pogoda się pogorszyła i w międzyczasie zaczął tak kropić deszcz. Bardziej brudzić niż kropić. Tam widzicie, frezje już niestety opadły. Już ich nie ma. A tutaj storczyki dalej pięknie kwitną. I tutaj pojawiają się nowe pąki, też zakwitnie. Uwielbiam to w storczykach, że one tak długo kwitną. Kurde, nie zdążyłam. Po deszczu wyszła przez momencik tęcza, ale już widzę, że zniknęła. No i to tak właśnie wygląda.